Co to za harmider do wszystkich diabłów? Ryknął Norfolk. To dzwony, wasza miłość. Wiem, że to dzwony, głupcze, ale dlaczego w nie biją? Ubrany w nieskazitelną żółtą liberię i trzęsący się ze strachu służący Norfolka sięgnął po pelerynę swego pana. Myślę, wasza miłość, wyjąkał, że to ze względu na królową. Myślisz, burknął z dezaprobatą Norfolk, kiedy młodzieniec zarzucił mu pelerynę na ramiona. Myślisz, ale nie wiesz na pewno. Nie, wasza miłość. Dlaczego nie wiesz? Co robiłeś przez cały ranek? Przygotowywałem garderobę waszej miłości, szykowałem śniadanie i... Gdyby się tak przy tym nie guzdrał, znalazłbyś chwilę, żeby się dowiedzieć, dlaczego biją w dzwony. Tak jest wasza miłość? Następnym razem bardziej się pospiesz. Tak jest wasza miłość? Nie patrząc nawet na młodego człowieka, książę Norfolk wymaszerował z komnaty. Jego myśliwskie psy, szczęśliwsze od lokaja jedynie dlatego, że nie umiały mówić, podniosły się i ruszyły za swoim panem. Służący niejaki William Mason wypuścił z płuc powietrze. Chociaż winien dziękować losowi, że zatrudnił go najpotężniejszy angielski książę, czasami żałował, że ten wielki mąż nie ma w sobie więcej szlachetnych uczuć. Humor Norfolka nie poprawił się, kiedy przemierzał swoim normalnym, prędkim krokiem rozległy labirynt pałacu Whitehall. Nienawidził tej budowli. 1400 komnat, lubił często powtarzać. I nie sposób znaleźć żadnej z nich. Natomiast złego coraz głośniej brzęczały mu w uszach te przeklęte dzwony. Książę nie potrafił może znaleźć komnat pałacu, ale dobrze znał jego korytarze. Idąc jednym z nich, wpadł na marszałka dworu. Kto dał rozkaz, żeby bić w dzwony? Warknął zamiast powitania. Biegnąc truchtem, żeby dotrzymać kroku księciu, marszałek rzucił mu zdziwione spojrzenie. I jak to kto? Królowa, wasza miłość. Norfolk stanął jak wryty w miejscu. Królowa? Tak jest, królowa. A dlaczego wydała taki rozkaz? Marszałek miał tak samo zdziwioną minę, jak jeszcze przed chwilą książę. Wydawało mu się, że kto jak kto, ale Norfolk musi o tym wiedzieć. Wyraz twarzy księcia wskazywał jednak, że nie ma o tym najmniejszego pojęcia. Wskazywał również, że jeśli marszałek nie chce doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu, powinien go szybko poinformować. Królowa wyda ten rozkaz, wasza miłość, wysapał, żeby ogłosić, że jest przy nadziei. Co? Norfolk ponownie stanął w miejscu. Przy nadziei? Królowa? Marszałek podzielał niedowierzanie Norfolka, kierując się jednak rozsądkiem, nie dał po sobie nic poznać. Tak, wasza miłość. Królowa spodziewa się dziecka, odparkiwając z powagą głową, po czym speszony wyrazem twarzy swego rozmówcy opuścił wzrok. Powinni poszukać mnie, zanim kazali bić w dzwony, warknął Norfolk. Marszałek pochylił głowę. Tak jest, wasza miłość. Czy to dlatego jej królewska mość zwołała członków rady? Chyba tak, wasza miłość. Niektórzy z członków są już... Ale jego miłość oddalał się już z marsową miną korytarzem. Gniew sprawił, że wydawał się jeszcze groźniejszy niż zwykle. Kilka chwil później dotarł do apartamentów królowej. Minąwszy strażników, biegł do przedpokoju i omiótł wściekłym spojrzeniem obecne tam osoby. Sześć dwórek, które plotkowały półgłosem, nabrało nagle wody w usta. Wszystkie dygnęły. Pięć spuściło natychmiast oczy, szósta Letiz przyglądała mu się dość długo, żeby ocenić, w jakim jest nastroju. Potem i ona pochyliła głowę. Na próżno jednak łudziła się, że książę nie zwróci na nią uwagi. Norfolk podszedł do niej i odsunął ją obcesowo na bok. Mówią, że królowa spodziewa się dziecka. Czy to prawda? Zapytał. Tak, wasza miłość. Odparła Letiz, nie podnosząc wzroku. Norfolk westchnął i wypuścił z płuc powietrze. Wewnętrzny głos, na który rzadko kiedy zważał, podpowiedział mu, że dowie się być może czegoś więcej, traktując łagodniej dziewczynę. Z czułością, która walczyła o lepsze ze zniecierpliwieniem, ujął w dłoń podbródek Letiz. Delikatny nacisk zmusił ją do podniesienia głowy. Pytam cię jeszcze raz, Letiz, powtórzył, świdrując ją stalowo-błękitnymi oczyma. Czy to prawda? Świadczą o tym pewne objawy, odparła dziewczyna. Królowa przestała krwawić, z jej piersi cieknie mleko i nabrzmiało jej łono. Ale... Oczywista niewiara w jej głosie potwierdzała wątpliwości, które od samego początku żywił Norfolk. Żałując, że dała się przejrzeć, Letiz przez chwilę się nie odzywała. Wiedziała, iż nie jest lojalna w stosunku do swojej pani. Trudno było jednak uznać tę informację za poufną. Królowa nie miała prawa do prywatności. Poza tym Letiz trochę współczuła swojej rozczarowanej władczyni. To zagadka, stwierdziła w końcu. Król nie gościł w jej łożu od wielu miesięcy. Najwyraźniej go unika. Podobnie jak ostatnio wasza miłość unika mojego. Dodała kokieteryjnym i z lekka oskarżycielskim tonem. Upierścieniona dłoń Norfolka mimowolnie ścisnęła mocniej podbródek. A potem uśmiechając się lubieżnie, książę puścił ją i bez słowa pogładził lekko po piersiach.
Patrząc mu prosto w oczy, Lettice wstrzymała oddech. Wiedziała, że zdradza ją przyspieszone bicie serca. Norfolk naturalnie je poczuł. Zastanawiała się, czy zna prawdziwy powód jej emocji, czy wie, że boi się go wiele bardziej niż pożąda. Książę odsunął się nagle i z jego ust zniknął uśmiech. Tylko wyraz oczu pozostał ten sam, zimny, bezwzględny i wyniosły. Szybkim krokiem podszedł do drzwi, które prowadziły do sypialni Marii. Strzegli ich jak zwykle dwaj żołnierze, których podniesione berdysze broniły dostępu do środka. Norfolk był jedną z niewielu osób, przed którymi automatycznie unosiła się ta zapora. Kłaniając się i odsuwając berdysze, żołnierze otworzyli drzwi do wewnętrznego sanktuarium Marii. Słodki, dławiący zapach uderzył księcia, gdy tylko wszedł do środka. Zmarszczył z niesmakiem nos. Nienawidził tej komnaty. Nie znosił licznych rekwizytów katolicyzmu, którymi otaczała się Maria. Nie miał nic przeciwko samej religii. On i jego rodzina nigdy nie przystąpili do kościoła anglikańskiego, który założył ojciec Marii. Wstrętem napawała go jej totalna dewocja i wynikające z niej ekscesy nietolerancji. Nie chcąc jednak położyć głowy pod topór, nigdy nie wypowiadał się w tej kwestii i nie zdradził, iż w głębi duszy ma w pogardzie całą dynastię Tudorów. Dla niego byli noworyszami. Chociaż sypialnia Marii była obszerna i pełna luster, panował w niej przygnębiający mrok i posępna atmosfera. Migoczące świece nie były w stanie oświetlić ani ożywić fizjonomii obecnych tu osób. Ironia losu polega na tym, pomyślał Norfolk, iż nagromadzenie niebiańskich akcesoriów tworzy w efekcie infernalny nastrój. Pamiętając, żeby podchodzić powoli do łoża stojącego w drugim końcu komnaty, książę zaklął pod nosem, gdy ścienia skoczyła na niego nagle karlica. Odziana w miniaturowy strój dworskiego błazna, łypnęła groteskowo okiem, a potem chichocząc uciekła tam, skąd wyskoczyła. Ach, odezwał się ktoś przy łóżku. Przybył jego miłość książę Norfolk. Uwagi Norfolka nie uszła brzmiąca w głosie mężczyzny protekcjonalność. Stanąwszy przy łożu, złożył lekki i, jeśli to możliwe, równie protekcjonalny ukłon niskiemu elegantowi, który się odezwał. Król Hiszpanii i tylko tytularny król Anglii, Filip II, odpowiedział mu ostrym spojrzeniem. Norfolk pozdrowił krótkim skinieniem głowy pozostałych dostojników. Cienie rzucane przez zwisające z baldachimu zasłony sprawiały, iż przypominali bardziej duchy niż realne osoby. Byli jednak jak najbardziej realni. Przy łożu stał biskup Worcester Stephen Gardiner, który pełnił teraz funkcję lorda kanclerza i z którego religijnym fanatyzmem mógł się równać tylko fanatyzm Marii. A obok hrabiowie Arundel i Sussex oraz ku skrajnej irytacji Norfolka hiszpański ambasador biskup Alvaro de la Quadra. Na posłaniu zaś leżała królowa Anglii, Maria I oraz dwa psy i małpa. Co powiesz? Wychrypiała Maria gładząc małpę. Norfolk złożył głęboki ukłon. Po części, aby ukryć wstrząs, jakiego doznał na widok królowej. Z każdym dniem sprawiała coraz bardziej niechlujne wrażenie. Przywykł już do brakujących zębów i brwi, ale teraz zaczęły jej najwyraźniej wypadać również włosy. Kosmyki, które pozostały, zaczesane były niedbale do tyłu. Istna trupia czaszka, pomyślał wzdrygając się Norfolk. Wyprostowawszy się, nie mógł jednak nie dostrzec widocznych oznak nowego życia. Brzuch Marii okryty, podobnie jak reszta jej ciała, jedynie cienką koszulą, by wyraźnie nabrzmiały. Wasza królewska mość. Co powiesz, Norfolk? O czym pani? O naszej siostrze Elżbiecie. Zanim Norfolk zdążył cokolwiek powiedzieć, Stephen Gardiner pochylił się ku leżącej na łożu monarchini. Ze względu na bezpieczeństwo państwa pani powinna umrzeć, wycedził. Biskup nie próbował nawet kryć, jak cieszy go ta perspektywa. Nienawidził Elżbiety i praktykowanej przez nią religii bardziej niż którykolwiek inny członek rady. Uwięziony w Tower za sprzeciw wobec wprowadzonej przez Henryka VIII reformy kościoła, ostro zwalczał teraz nieślubną córkę Henryka i heretycki protestantyzm, który bez wątpienia w dalszym ciągu wyznawała. Tak długo bowiem, jak długo będzie żyła, dodał załamując dramatycznie ręce, mnożyć się będą spiski mające na celu wyniesienie jej na tron. Jego gestykulacja była z pewnością bardziej dramatyczna niż waga wypowiedzianych słów. Na Norfolku i obu hrabiach nie zrobiło większego wrażenia powtórzenie oczywistości. Potrzebowali dowodu, że Elżbieta macza palce w spiskach, a nie samego stwierdzenia, że spiski zostały uknute. Księżniczka przebywała w Tower już od 2 miesięcy i nie znaleziono niczego, co by ją obciążyło. Mimo to Maria wydawała się zadowolona.
Ambasadorze? Zapytała, zwracając się do Alvara de la Quadry i najwyraźniej zapominając, że pytała się przed chwilą o zdanie Norfolka. De la Quadra zerknął na Filipa. Hiszpański monarcha nawet nie drgnął. Chociaż drobnej, niepozornej postury, nie był jednak głupi i świetnie zdawał sobie sprawę, że opinia publiczna obciąża go główną winą za rządy terroru. Zdawał sobie również sprawę, że jeśli nie będzie się wtrącał w sprawy państwa, rzecznicy uszczuplenia jego pozycji nie będą mogli twierdzić, że to on pociąga za sznurki. Na forum publicznym prawie się nie odzywał. Prywatnie instruował swojego ambasadora, by ten mógł występować w roli jego tuby. A chociaż znajdowali się w sypialni Marii, było to zdecydowanie forum publiczne. Zgadzam się z lordem kanclerzem, oświadczył de la Quadra. To heretyczka. Nie wolno pozwolić, by objęła sukcesję. Maria pokiwała głową, uczyniła to jednak z mniejszym entuzjazmem, niż się tego spodziewał de la Quadra. Słowo sukcesja nie było zbyt fortunnie wybrane. Hrabia Arundele miał już dość hiszpańskiej drętwej mowy. Chodzi o to, stwierdził występując do przodu, że wciąż nie mamy dość dowodów, żeby wytoczyć jej proces. Norfolk pokiwał głową. Na tym, wiedział, polegał cały problem. Religijna żarliwość mogła czasami zaślepić Marię. W zasadzie jednak kierowała się głosem sumienia. Chociaż z całej duszy pragnęła śmierci Elżbiety, nie mogła wydać na nią wyroku bez dowodów lub przyznania się do winy. Nie zdając sobie sprawy z gwałtownego spadku własnej popularności, wiedziała dobrze, że lud miłuje jej siostrę. Norfolk wypowiedział na głos nurtujące ją wątpliwości. Proces nie jest potrzebny, jeśli wasza królewska mość zdoła udowodnić jej winę. Maria zmierzyła go ostrym spojrzeniem. To nie ja muszę znaleźć dowody, milordzie. Lecz jeśli skaże się ją bez procesu, zaprotestował Sussex, sami możemy spotkać się z potępieniem. Elżbieta ma wielu przyjaciół w parlamencie, a także, dodał pogardliwym tonem, wśród londyńskiej gawiedzi. Podobnie jak wielu innych dworzan, hrabiego mierziło to, co określano mianem bratania się Elżbiety z gminem. W przeszłości nieraz zdarzało się, że wysiadała z karocy i podchodziła do zwykłych ludzi, śmiała się z nimi, a nawet przyjmowała bukiety kwiatów z ich umorosonych rąk. Zachowanie księżniczki uważał za godne ubolewania. Jego uwaga była jednak zbyt pochopna. Marii nie trzeba było przypominać o popularności Elżbiety. – Przyjaciół? – zaskrzeczała. – Phi! Wśród londyńskiej gawiedzi. Ogarnięta nagłym gniewem walnęła w pościel z deformowaną dłonią, w której bielały wystające kłykcie. Przy okazji uderzyła niechcący małpę, która z głośnym wrzaskiem zeskoczyła z łóżka i zniknęła w półmroku. Leżący obok Marii pies zjeżył się. Norfolk ponownie z trudem opanował niesmak. Uczulony na sprawy higieny z coraz większą odrazą traktował tę menażerię oraz samą Marię. Moja siostra jest córką tej dziwki Anny Boleyn, krzyknęła królowa. Urodziła się jako Benkart. Nie może nigdy zasiąść na tronie Anglii. Po chwili spojrzała na swojego małżonka, jej gniew osłabł. I nie zasiądzie, mruknęła z krzywym uśmiechem. Filip, tak samo zaskoczony jak inne obecne w komnacie osoby, uśmiechnął się słabo w odpowiedzi. Nie będzie rządzić, podjęła Maria, klepiąc się po brzuchu. Z powodu tego oto naszego radosnego stanu, za który oboje składamy dzięki Bogu. Na wzmiankę o najwyższym z najdalszych zakamarków komnaty wyłoniła się zakonnica. Nie wiadomo skąd pojawił się również ksiądz. Maria była teraz w swoim żywiole. Pochyliła się i sięgnęła po oporną dłoń swojego małżonka. Z widocznym wstrętem, tak jakby ręka nie należała do niego, Filip pozwolił, by położyła ją na swoim łonie. Tak, stwierdziła z nabożeństwem królowa. To sprawi, że Benkart Anny Boleyn nigdy nie będzie panować w Anglii. Norfolk nie mógł nie spojrzeć na miejsce, w którym królowało w embrionalnej formie to coś. Nie było wątpliwości, że brzuch Marii był powiększony. I to w sposób, który sugerował raczej ciążę, aniżeli kolejny wzrost wagi. Wszystko to uznał jest bardzo zagadkowe. Czując, że jej się przyglądają, Maria podniosła oczy. Zamiast radości widniała w niej gniewna stanowczość. Mimo to Elżbieta musi przyznać się do zdrady, oświadczyła. Norfolk milczał. Wasza królewska mość może być spokojna, odezwał się za niego Stephen Gardiner. Maria uśmiechnęła się do otyłego biskupa. Owszem, jestem pewna, że wasza miłość znajdziesz jakieś dowody. Mruknęła, po czym odprawiwszy biskupa i osoby świeckie, skinęła na zakonnicę księdza. Opuszczając komnaty Marii, Norfolk kipiał z gniewu. Nie licząc dziwnej, budzącej spore wątpliwości informacji o ciąży królowej, nie było się raczej z czego cieszyć.
Anglię dotknął kolejny nieurodzaj. Skarb świecił pustkami. Maria prześladowała represjami poddanych, a księżniczka Elżbieta przebywała w Tower. W dodatku w całym Londynie nie przestawały bić te przeklęte dzwony. Wieści o radosnym stanie królowej dotarły do Elżbiety w momencie, gdy jej własna sytuacja daleka była od radosnej. Będący jej zwiastunem Konstant Tower postarał się, by towarzyszyła im prawie niezawoalowana groźba. Pozycja księżniczki, sugerował z niemałą satysfakcją, jest obecnie poważnie zagrożona. Do tronu, który należał się jej jako córce Henryka, będzie sobie teraz rościł prawa również jego wnuk, katolicki wnuk. Elżbieta dostrzegała zawartą w tym ironię. Ciąża królowej Marii nie tylko oddalają od tronu, lecz skracała znacznie drogę dzielącą od szafotu. Wiedziała dobrze, że wspaniała, radosna i długo oczekiwana wiadomość, którą usłyszała z ust Sir Johna, oznacza nie tyle rychłe narodziny następcy tronu, co rozpoczęcie szykowanego przeciwko niej procesu. Jeśli chodzi o dowody winy, nie miała wątpliwości, że chociaż sfałszowane, okażą się niezbite. Uznają ją za winną zdrady i położy głowę pod topór. Anglia zaś będzie miała mimo to następcę tronu. W obecności Gage'a Elżbieta nie okazała, jak bardzo jest rozpaczona. Nie byłaby sobą, gdyby pozwoliła mu się cieszyć własnym nieszczęściem. Dopiero po jego wyjściu dała upust swym uczuciom. Rzuciła się na łóżko i roniąc łzy zaczęła miotać gromy na Marię, na swych prześladowców i na cały świat. W końcu zaś na samą siebie. Nie tak powinna zachowywać się córka Henryka VIII. Podpowiada jej cichy głos rozsądku. Córka Henryka powinna zrobić coś pozytywnego. Po chwili wzięła się w garść i pragnąc mobilizować siły, zaczęła przemierzać szybkim krokiem komnatę. Wysiłek fizyczny jest czymś pozytywnym. Poprzedza pozytywne myślenie i działanie, mówiła sobie. Gdyby w komnacie był ktoś poza nią, zorientowałoby się, iż każdy krok przybliża ją do okna i widoku, który miał być jej ostatnim. Ponieważ dokładnie poniżej leżał dziedziniec Tower, miejsce, gdzie ścinano zdrajców. Elżbieta nie spojrzała jednak w oczy swojej Nemezis, gdyż do pokoju wbiegła nagle Kate Ashley. Ciche, szybkie kroki i szelest sunącej po kamiennej posadzce sukni wyrwały księżniczkę z zadumy i sprawiły, że zatrzymała się w pół kroku. Ku swemu zaskoczeniu na ustach Kat spostrzegła uśmiech. O co chodzi, Kat? Szybko, pani, chodź ze mną, mamy bardzo mało czasu. Zdyszana Kat machnęła palcem i nie pozwalając Elżbiecie na jakikolwiek sprzeciw, obróciła się na pięcie i wybiegła z pokoju. Kat! Jedyną odpowiedzią był dobiegający z ciemnego korytarza szelest materiału. Elżbieta wzruszyła ramionami, zebrała w górę własną suknię i pospieszyła za Kat. Przez krótką, szaloną chwilę miała ochotę się roześmiać. Jeszcze przed kilkoma sekundami dumała nad śmiercią, a teraz bawiła się w berga z własną dwórką. Kat! Wysapała, doganiając ją przy końcu korytarza. O co chodzi? Cokolwiek to było, wiedziała, że nie powinna podnosić głosu. Obie kobiety znajdowały się teraz poza wyznaczonymi dla nich kwaterami. I wiedziały, że ściany, zwłaszcza te ściany, mają uszy. Oczy Kat błyszczały jasno, kiedy odwróciła się do swojej pani. Lord Robert Dudley, wyszeptała przejęta, również został aresztowany i osadzili go w tym miejscu. Co? W tym jednym słowie, które odbiło się niczym pistoletowy strzał od kamiennych murów, pobrzmiewały jednocześnie szok, niedożywierzanie i radość. Elżbieta od dawna obawiała się, że uwięziono Roberta. Modliła się, by nie okazało się to prawdą, lecz również, by bez względu na to, gdzie się znajduje, dane im było choć raz jeszcze się zobaczyć. Kat usłyszała w głosie swojej pani wyłącznie niezrozumienie. Lord Robert Dudley, powtórzyła szeptem, został. Słyszałam, co powiedziałaś, przerwała jej Elżbieta, po czym nie zdając sobie nawet sprawy, co robi, złapała Kat za ramiona i zacisnęła na ich palce siłą i madła. Gdzie on jest, Kat? Gdzie on jest? Kat uśmiechnęła się, widząc blask, jaki zapłonął w oczach księżniczki. Tutaj, pani, w białej wieży. Elżbieta rozluźniła uścisk. Nie wolno go odwiedzać, podjęła dwórka. Spotkałam się więc potajemnie z jednym ze strażników. Dała mu całusa. Kat spuściła skromnie oczy, lecz zaraz potem podniosła je z figlarnym uśmiechem. I obiecam różne inne rzeczy. Dlatego chyba nas tam wpuści. Kat! Królewska córka powinna się oburzyć, lecz w głosie Elżbiety nie słychać było przygany. Jesteś naprawdę cudowna, stwierdziła ściskając jej dłoń. Powinnam za to zostać świętą, pomyślała Kat, wspominając cuchnący oddech strażnika jego lubieżny wzrok. Radość Elżbiety zrekompensowała jednak z nawiązką jej skromne poświęcenie.
Choć właściwie, poza radością w oczach księżniczki było coś jeszcze. Coś, co zaniepokoiło jej dwórkę. Dopiero schodząc po stromych schodach domyśliła się, co to takiego. Elżbieta była zakochana. I nie było to młodzieńcze zauroczenie lub zadurzenie, lecz wielka, głęboka miłość. Na myśl o tym Kat krajało się serce. Strażnik, o którym mówiła, czekał już na dole i zaprowadził je pod osłoną ciemności do niewielkich drzwiczek u podnóża białej wieży. Strach przed zdemaskowaniem, choć w znacznym stopniu osłabiony przez obietnicę Kat, kazał mu zapomnieć o tożsamości wyższej, młodszej kobiety. Okazywał jej mało respektu, nakazując milczenie i prawie popychając w górę po wąskich schodach. Elżbieta nie zwracała na to uwagi. W tej chwili mogła myśleć jedynie o Dudleyu. Jeszcze tylko kilka sekund. Robercie! Nie słyszała skrzypienia otwieranych żelaznych drzwi. Nie zdawała sobie sprawy, że strażnik wepchnął ją do niewielkiego przedpokoju. Nagle uświadomiła sobie, że zagląda do małej celi i widzi przed sobą Roberta Dudleya. I potrafiła wymówić tylko jego imię. Przez moment przyglądała mu się z zakłopotaniem. Powinien przystrzec brodę, przeleciało jej przez myśl. I postarzał się. Wygląda na więcej niż 22 lata. Zniknęły gdzieś brokaty i atłasy, w które normalnie zwykł się przeodziewać. Miał na sobie tylko bryczesy i luźną białą koszulę. Prosty strój podkreślał jednak jego męskość. Koszula była rozchylona, widać było włos na piersi, a pod nimi napięte mięśnie. A także unoszące się i opadające w rytmie uderzeń serca medalion na srebrnym łańcuchu, który nosił odkąd sięgała pamięcią. Było w nim coś surowego, coś dzikiego. Coś, co straszliwie wytrącało ją z równowagi. Równie zakłopotany Robert pochylił rozczochraną głowę za kratami celi. Pani! A potem, patrząc jej prosto w oczy, wyciągnął ręce przez kraty, pragnąc, by się do niego zbliżyła. Jednocześnie śmiejąc się i płacząc, Elżbieta ujęła jego dłonie i przycisnęła je do twarzy. Na kilka drogocennych sekund zamknęła powieki, starając się czerpać siłę z jego bliskości, zapominając o wszystkim, z wyjątkiem tego, że są razem. Robert także pozwolił sobie na krótki luksus zapomnienia. Po chwili delikatnie odsunął się i spojrzał jeszcze raz w jej jasnozielone oczy. Czy cię skrzywdzili? Nie, odparła szeptem. Ale boję się. Wiem, że mają zamiar mnie zabić. Nie. Robert ścisnął jej ręce tak mocno, aż się skrzywiła. Nie ośmielą się. Jego żarliwość nie przekonała Elżbiety. Królowa spodziewa się dziecka, stwierdziła. Teraz jestem niczym. Spodziewa się dziecka? Księżniczka pokiwała głową. Niepotrzebne były dalsze wyjaśnienia. Robert aż nadto dobrze zdawał sobie sprawę ze znaczenia jej słów. W momencie narodzin następcy tronu Elżbieta rzeczywiście będzie niczym. Spuścił oczy. Kiedy je z powrotem podniósł, uśmiechał się. Jak długo już się znamy? Zapytał. Elżbieta najwyraźniej zaskoczyła jego pytanie. Całe życie, wiesz o tym. Dlaczego pytasz? I co zawsze sobie obiecywaliśmy? W kącikach jej ust zadrżał słaby uśmiech. Że pozostaniemy przyjaciółmi do końca życia. Ale co mówiliśmy o naszym życiu? Teraz uśmiechnęła się wyraźniej, lecz jej oczy były poważne. Że będzie długie. Otóż to. Robert ponownie wyciągnął ręce przez kraty i ujął jej dłonie. Kiedy się odezwał, jego głos był tak samo mocny jak uścisk. Nigdy nie zapominaj, że jesteś córką Henryka. Niech to będzie widać na twojej twarzy. Zawsze. Niech w twoich oczach widzą, że się ich nie boisz. Zaklinając ją, spojrzał głęboko w te ukochane oczy. Zawsze pamiętaj, kim jesteś, że się nie boisz, obiecujesz. Nie ufając własnemu głosowi, Elżbieta kiwnęła po prostu głową. Stojąca z tyłu Kat Ashley coraz bardziej się denerwowała. Rozgrywająca się przed nią scena bardzo ją wzruszała, jeszcze bardziej jednak obawiała się konsekwencji tego tajnego spotkania. Strażnik obiecał im minutę, już teraz minęła więcej niż jedna. Pani, zaczęła nieśmiało. I jeszcze chwileczkę. Nie przestając patrzeć Robertowi w oczy, Elżbieta wzięła jego dłonie w swoje. Na jego ustach ponownie zagościł uśmiech. Zamieszkaj ze mną, szepnął, i bądź mą miłością. Abyśmy zaznali nowych, nieznanych rozkoszy, powiedziała machinalnie. Często powtarzany refren zawsze wprawiał ją w świetny nastrój. Teraz wydawał się banalny, bezsensowny, właściwie dziecinny. Te strofy należały do innego świata, do beztroskiego, niewinnego świata, który kiedyś oboje zamieszkiwali. W uszach więźniów Tower brzmiał jak gorzka kpina. Tutaj nie czekały ich już żadne rozkosze. Jakby dla zilustrowania tego faktu, w ciszy, która zapadła, usłyszeli kroki na schodach. – Musimy już wracać, pani – ponaglała Kat. Księżniczka nie była w stanie się ruszyć.
Musisz iść, stwierdził Robert. Niechętnie odsunął się od Elżbiety, a potem widząc lęk w jej oczach, rozpiął delikatny, srebrny łańcuch na szyi i podał jej przez kraty wraz z medalionem. Weź to, szepnął, i niech Bóg ma cię w opiece pani. Elżbiecie jednak nie zależało w tym momencie na Bogu. I ciebie, mój panie, odparła drżącym głosem, biorąc medalion w obie dłonie. Oglądała go już przedtem wiele razy. Wyrytego w srebrze niedźwiedzia i poszarpane drzewce, herb Dudleyów. Trzymała go nawet w dłoniach, ale zawsze, gdy wisiał na jego szyi. To, że jej go teraz ofiarował, zamknęło wszelką dalszą wymianę słów. Medalion był czymś, co miało jej przypominać Roberta. Palce księżniczki zamknęły się na łańcuchu i w tej samej chwili Kat złapała ją za ramię. – Pani! – syknęła. – Nie możemy już zwlekać ani chwili. Mimo to nogi odmawiały Elżbiecie posłuszeństwa. Kat musiała siłą wypchnąć ją na zewnątrz. Wychodząc, nie obejrzała się. Kiedy później odwróciła się od Roberta, z oczu trysnęły jej strumienie łez. Wciąż płacząc, wróciła do zagraconej komnaty, którą przez 2 ostatnie miesiące zmuszona była nazywać domem. Tam dopiero mogła dać upust rozpaczy i przerażeniu, które z takim wysiłkiem próbowała opanować. Słowa córka Henryka nie przynosiły już jej pociechy. Przywoływała je wcześniej, by wzmocnić się na duchu. To samo robił Robert. Ale teraz pozostawiały tylko gorzki smak na języku. Córka Henryka, powtórzyła szyderczo. Co mi przyjdzie z tego, że jestem córką Henryka? Słucham cię, pani? Na pewno nie ocali mnie to, że jestem córką Henryka. Kat wiedziała o tym równie dobrze jak ona. Starała się jednak, jak mogła, nie odbierać Elżbiecie ostatnich złudzeń. Nie ośmielę ci się stracić córki króla, pani. Nie na podstawie sfabrykowanego zarzutu o zdradę. Ludzie są za tobą. Owszem, stoi za mną wielu wpływowych ludzi i zaciska w rękach sztylety. Mówiąc to, Elżbieta podniosła własne drżące ręce, aby uciszyć protesty Kat. A co się tyczy tego, że jestem córką Henryka? Czyż moja matka nie była jego żoną? I co to jej pomogło? Czyż nie stracili na podstawie sfabrykowanego zarzutu? Kat nie wiedziała, co odrzec. Elżbieta ponownie wspomniała o swojej matce. I po raz pierwszy da do zrozumienia, że wie, iż proces Anny Boleyn był farsą. Dwórka zastanawiała się, czy jej pani wie o 5 zarzucanych Annie przypadkach cudzołóstwa, oskarżeniu o czar oraz o zdradę. Podejrzewała, że zna wszystkie szczegóły. Podczas gdy szukała na próżno jakichś słów otuchy, Elżbieta zwlokła się z łóżka i podeszła do wąskiego okna. Wyglądała, jakby pogodziła się z losem. – Kat? – szepnęła, wpatrując się w mrok. – Tak, pani. – Widzisz to miejsce? Tam, przed kościołem. Kat nie miała innego wyjścia. Musiała stanąć przy Elżbiecie. – Tak, pani. Patrząc na ledwie widoczne z mroku zarysy budynków i leżące na wprost przed nimi pas równo przestrzeżonej trawy, poczuła, jak przechodzi ją dreszcz. Wiedziała dobrze, co teraz usłyszy. Tam właśnie stracono moją matkę. Te przerażające słowa wypowiedziane zostały z pozoru zupełnie beznamiętnym tonem. Kat przyjrzała się z bliska swej pani. Zalana łzami twarz była ściągnięta, usta kurczowo zaciśnięte. Zdała sobie sprawę, że księżniczka walczy z kolejną falą łez. Chciała wyglądać jak najlepiej tego dnia, podjęła po chwili Elżbieta. Powiadają, że wciąż była bardzo piękna. W małym, wilgotnym pomieszczeniu nad placem egzekucji zapadła cisza. Rankiem tego dnia, ciągnęła drżącym głosem księżniczka, odwiedził ją ktoś z jej świty. Powiedziała mu, że podobno nie stracą jej przed południem i bardzo z tego powodu bolała, ponieważ miała nadzieję, że będzie już wtedy martwa i zakończą się jej cierpienia. Powstrzymując własne łzy, Kat dotknęła swej pani. Elżbieta odtrąciła jej dłoń. Niewidzącymi oczyma patrzyła przez okno. Ów szlachcic odparł na to, że nie będzie cierpieć, że to bardzo łagodny rodzaj śmierci. Słyszałam, że Kat jest bardzo sprawny, a ja mam cienką szyję, oznajmiła Anna. Łykając łzy, objęła palcami własną szyję. Pomacała ją, a potem zaczęła się śmiać. Powiedziała, po czym szlochając głośno, objęła Kat Ashley. Ta przytuliła jej głowę do swego ramienia, czując, jak po policzkach płyną jej własne ciche łzy. Przez wiele minut gładziła kasztanowate włosy, starając się pocieszyć Elżbietę. Chciała uśmierzyć jej ból, jednocześnie jednak nie dawało jej spokoju kilka pytań. Jakim cudem jej pani zdołała pogodzić miłość do ojca z tym, jak potraktował on jej matkę? W jakim stopniu śmierć Anny ograniczyła zdolność Elżbiety do jawnej i nieskrępowanej miłości?
Jak zakończone kolejnymi katastrofami małżeńskie próby Henryka wpłynęły na jej stosunek do tego radosnego sakramentu? Po raz pierwszy Kat pomyślała o grożącej Elżbiecie śmierci. O tym, że choć przedwczesna, zaoszczędzi jej przynajmniej dalszych miłosnych cierpień, zatrze straszliwe piętno, które wycisnęli na jej rodzice. Jakby czytając w jej myślach, księżniczka podniosła głowę i spojrzała dwórce prosto w oczy. To na swój sposób logiczne, że Lord Robert i ja jesteśmy oboje więźniami Tower, oświadczyła. Jej głos, podobnie jak wyraz twarzy, gdyby swobodziła się z ramion Kat, był lodowato spokojny. Logiczne, pani? Owszem. Ja mam umrzeć tak, jak umarła moja matka, a Robert tak, jak umarli przed nim jego brat, ojciec i dziadek. Kat spuściła oczy. Dobrze znała więzi, jakie łączyły Dudleyów i dynastię Tudorów. Oba rody jednocześnie doszły do wielkiego znaczenia, lecz podczas gdy Tudorowie rośli w siłę, Dudleyów ustawicznie pogrążały wybujałe ambicje. Edmund Dudley, dziadek Roberta i szef poborców Henryka VII, został ścięty na jego rozkaz. Johna Dudleya, ojca Roberta, który stał się jedną z najbardziej wpływowych osób w całym kraju, ścięła pod zarzutem zdrady Maria. Również na jej rozkaz położył głowę pod topór jego brat Guilford. To zbyt logiczne, podjęła Elżbieta. Wprost idealne dla królowej. To zdarzyło się przed wielu laty, pani. Księżniczka gorzko się zaśmiała. Maria nigdy nie zapomina. Ojciec i brat Roberta zostali straceni, ponieważ starali się nie dopuścić do jej koronacji. Kat nie mogła temu zaprzeczyć. Dudleyowie wynieśli na tron Jane Grey, praktycznie wbrew jej woli. Zasiadała na nim zaledwie przez 9 dni. Dlatego moja siostra nie może pozwolić, by ocalał choć jeden członek rodu Dudleyów, dokończyła Elżbieta. Podobnie jak nie pozwoli, by kolejna Jane Grey cieszyła się długo urokami życia. Pani, nie możesz porównywać się z... Owszem, mogę i porównuję się. Elżbieta zatoczyła krąg ręką, wskazując pomieszczenie, w którym się znajdowały. Wiesz, kto zajmował wcześniej tę komnatę? Kat, nie trzeba było tego mówić. Otóż to, stwierdziła Elżbieta. Jane Grey. Moim zdaniem Maria nieprzypadkowo przydzieliła mi tę kwaterę. Tak jak w wypadku naszej biednej kuzynki, widzi we mnie zagrożenie dla swego panowania. Księżniczka nie znała nazwiska jeszcze jednej osoby, która zajmowała w przeszłości tę komnatę. 18 lat wcześniej w tym samym miejscu spędziła ostatnie nieszczęsne dni życia jej własna matka. Królowa Anglii uważała, że Elżbieta zagraża jej w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek zagrażała Jane Grey. Prawa Elżbiety do tronu były większe, jej stronnicy liczniejsi i uciekali się do jeszcze mniej subtelnych metod niż Dudleyowie. Mocno wierząc, kiedy to jej pasowało, iż kara winna być współmierna do zbrodni, Maria nakazała, by tortury, jakim poddawano Thomasa Wyatta, były tak samo mało subtelne, jak podjęta przezeń próba pozbawienia jej tronu na rzecz Elżbiety. Królewski rozkaz przyjęty został z wielką radością przez konstabla Tower. Sir John Gage miał słabość do najbardziej wyszukanych instrumentów perswazji i bardzo mało skrupułów, by stosować je wobec bardziej krnąbrnych więźniów. A Thomas Wyatt okazał się najbardziej krnąbrnym z nich. Przeszło 2 miesiące, minęło od jego aresztowania i osadzenia. Ciało Wyatta było teraz posiniaczone, połamane i zmasakrowane, ale duch pozostał niezłomny. Gage uważał, że nie poddano go dość surowym torturom. Przeszedł męczarnię na kole, jego ciało poznało żelazne szczypce, kilka palców zostało zmiażdżonych w żelaznej rękawicy, a mimo to w jednej zwłaszcza kwestii nie pisnął ani słowa. Nawet poddany najwymyślniejszym mękom nie obciążył Elżbiety swoimi zeznaniami. Sama królowa wpadła na perwersyjny pomysł, aby Elżbieta asystowała przy torturach Sir Thomasa. Mówią, że moja siostra ma wrażliwą duszą, powiedziała gardynerowi. Widok skręcającego się z bólu Sir Thomasa może skłonić ją do położenia kresu jego mękom. Mylisz się, pani. Brzmiała sceptyczna odpowiedź gardynera, że widok jego cierpień sprawi, iż przyzna się do winy. To całkiem możliwe, odparła Maria. Ja sama mam wrażliwą duszę. Jestem pewna, że zrobiłabym wszystko, co w mojej mocy, żeby położyć kres czyjemuś cierpieniu. Biskup Gardiner słyszał już wiele nieprawdopodobnych stwierdzeń z ust swojej władczyni. Żadne jednak nie mijało się tak dalece z prawdą. Pozostawiając Marię jej wrażliwym dociekaniom, udał się do Sir Johna Gage'a, aby powiadomić go o niespodziance, jaką mieli sprawić księżniczce. Elżbieta była przekonana, że prowadzą ją na egzekucję Roberta Dudleya.
To, iż strażnicy przyszli po nią w środku nocy, wzmocniło tylko te obawy. Robert nie miał procesu. Stracenie go w jasny dzień byłoby zbyt ryzykowne. Cicha śmierć w lochach Białej Wieży nie wzbudziłaby jednak gwałtowniejszych reakcji. Robert podzieli po prostu, myślała, los innych, którzy znaleźli się w Tower i nigdy stamtąd nie wyszli. Nikt nie będzie zadawał żadnych pytań i nie trzeba będzie udzielać żadnych odpowiedzi. Lecz widok, który ukazał się jej oczom, kiedy znalazła się w kazamatach, był bardziej zaskakujący i z całą pewnością bardziej straszny niż wszystko, czego się spodziewała. Ulga, jakiej doznała, widząc, że nie chodzi o Roberta, nie trwała długo. Do kamiennego słupa przywiązano ser Tomasza Wyatta, cień ser Tomasza, którego spotykała na dworze. Brudne włosy miał zlepione krwią, strzępy ubrania zbrukane. Domyśliła się po zapachu własnymi odchodami, a ręce, nogi, pierś pokryte ranami. Boże, odpuść! Dłonie Elżbiety powędrowały do jej twarzy. Nie miałam pojęcia. Pani, z głębi pomieszczenia dobiegł ją rozratowany głos, nie pasujący zupełnie do tego, na co patrzyła. Sir John Gage z zapaloną pochodnią w ręku przesunął się krok naprzód, by powitać swojego gościa. Oto pani przyjaciel, Thomas Wyatt. Mówiąc to, przybliżył gwałtownie pochodnią do twarzy Wyatta, który nie mogąc osłonić oczu przed nagłym blaskiem i żarem głośno zawył. Elżbieta mimowolnie jęknęła, widząc, jak zwija się z bólu. Zauważyła, że wybitą połowę zębów. Dla Gage'a jednak zabawa dopiero się zaczęła. Na razie nie zastosowaliśmy wobec pani przyjaciela najbardziej skutecznych instrumentów perswazji. Oto jeden z naszych nowych nabytków. Powiedział, podchodząc do złowrogo wyglądającego narzędzia z pierścieniem skutego żelaza i różnego rodzaju klamrami oraz szpikulcami. Nosi nazwę córki śmieciarza. Oznajmił luźnym, poufałym tonem, jakby prezentował wyjątkowo piękny fragment końskiej uprzęży. Osobiście nadałbym mu inne miano. Ale nazwę, podobnie jak samo narzędzie, przekazał mi w spadku poprzedni Constable Tower. A może go znałaś pani? Gage odwrócił się do księżniczki, napawając się widocznym na jej twarzy niedowierzaniem. Zwał się Skeffington. Pełnił funkcję konstabla za czasów panowania twojego ojca. Gdyby nawet Elżbieta słyszała o Skeffingtonie, nie zdołałaby tego potwierdzić. Była zbyt przerażona, żeby się odezwać. Nie. Gage uznał jej milczenie za odpowiedź odmowną. Cóż, nie szkodzi. Oto, dodał otwierając pierścień, jak działa. Głowa badanego umieszczana jest tutaj, a jego ręce i stopy tutaj. Kiedy instrument się zgina, ciało zgina się również, w sposób, który nie jest raczej wygodny dla badanego. Gage objaśniał działanie machiny, nie umieściwszy w niej na razie Wyatta, ale sam pokaz wystarczył, by z ust nieszczęsnego skazańca wydarł się kolejny jęk przerażenia. Elżbieta zdołała zamknąć uszy na upiornie monotonny głos konstabla, który opisywał zalety żelaznych rękawic. Tomasie, szepnęła, klękając przed jęczącym Wyattem. Nieszczęśnik próbował odwrócić od niej głowę. Nie powinnaś mnie oglądać. Nie, nie pani, nie dotykaj mnie. Księżniczka nie mogła się powstrzymać. Biedny Tomasie, co oni ci zrobili? A, spiskowcy chcą pogawędzić. Odezwał się z boku John Gage. Jakie to wzruszające. Może powinienem was zostawić. Ale możesz pani być pewna, dokończył łypiąc na nią okiem, że będę podsłuchiwał. Elżbieta zignorowała go. Pochylając się do przodu, zobaczyła łzy w oczach Wyatta i otarła je czułą ręką. Ten gest coś w nim przełamał. Po policzkach pociekły mu następne łzy. Codziennie, zaszlochał, modlę się do Boga, żeby mnie zabili, ale oni tego nie robią. Zadają mi tylko kolejne cierpienia. Widząc, że również w oczach Elżbiety pojawiły się łzy, spróbował, krzywiąc się z bólu, przywołać uśmiech na zmasakrowaną twarz. Chcą tylko jednego. Chcą, żebym cię obciążył, żebym zeznał, że w spisku macza palce księżniczka Elżbieta. O, Tomasie, obiecali, że jeśli to zeznam, wydyszał, położą kres moim cierpieniom. Mimo całego współczucia, jakie w niej budził, w głowie Elżbiety zabrzęczał ostrzegawczy dzwonek. Czy Wyatt zezna nieprawdę? Czy nie kusi go, żeby w ten sposób zakończyć swoje męczarnie? Odpowiedź ujrzała w jego oczach. Był niemal tak samo znużony, jak obolały. Znużony życiem, którego wiedział o tym, nic nie zdoła już uratować. Podnosząc bunt, podpisał na siebie wyrok śmierci. Obciążenie winą Elżbiety i tak by go nie ocaliło. Sir John Gage też o tym wiedział. Obserwując czułą scenę przez kratę w drzwiach, uznał jednak, że gra jest warta świeczki.
Wszedł z powrotem do lochu i wciąż się uśmiechając zaczął po raz kolejny demonstrować działanie córki śmieciarza. Tym razem w jej uścisku znalazła się ofiara. Jego wysiłki okazały się daremne. Sir Thomas stracił przytomność, zanim zdołał wymówić jedno słowo. Ku jeszcze większemu rozczarowaniu Gage'a pierwsza zemdlała Elżbieta. Maria była bardzo niezadowolona z fiaska swoich planów. Uprzedzałam cię, warknęła na gardynera, który jej o tym powiedział, że ta siostra jest wrażliwa. W istocie uprzedzałaś mnie, pani. Dlaczego więc naraziłeś ją na coś takiego? Ale... Gardiner wpatrywał się z osłupieniem w leżącą na łóżku jędzę. Ależ wasza królewska mość... Żadnych ale, wrzasnęła Maria. Elżbieta jest córką Henryka VIII. Nie powinno się nie w ten sposób znieważać. Gardiner nie miał już odwagi protestować. Jak na Marię było to niezwykłe zachowanie. Przede wszystkim nigdy dotąd nie przejmowała się tym, ile zniewag spadał na głowę Elżbiety. Jeszcze dziwniejsze było przypomnienie, że jest córką Henryka VIII. Maria wybaczyła jakoś swemu ojcu przejście na protestantyzm, ale aż do dzisiaj nie przyjmowała do wiadomości, że Elżbieta jest jego córką. Przyrodnia siostra była dla niej wyłącznie diabelskim pomiotem tej dziwki Anny Boleyn. Nasza siostra, podjęła Maria, klepiąc się po brzuchu, ma prawo do uczciwego procesu. Dopilnuj, żeby tak się stało. Wzdychając głęboko, Gardiner kiwnął głową na znak zgody i oddalił się. Dobrze przynajmniej, myślał, że Maria nie chce brać osobiście udziału w rozprawie. Upór, z jakim odmawiała zgody na stracenie Elżbiety bez procesu, wymagałby w tym wypadku słowo uczciwy potraktowano w maksymalnie niezobowiązujący sposób. Asystowanie przy torturach Wyatta, choć nie trwało długo, wtrąciło Elżbietę w czarną rozpacz. Nic nie mogło jej pocieszyć. Zdesperowana Kat próbowała doprowadzić do kolejnego spotkania z lordem Robertem Dudleyem. Starania te zakończyły się jednak niepowodzeniem. Strażnik, z którym zawarła znajomość, odnalazł szczęście w ramionach służebnej, a ta z ochotą obdarzyła go swoimi wdziękami, nie żądając w zamian żadnych niebezpiecznych przysług. Droga do celi Roberta w Białej Wieży była teraz przed nimi na zawsze zamknięta. Elżbieta nie poruszała nawet tego tematu. Mało się odzywała. Zniknęła gdzieś jej witalność. Straciła także apetyt. Przyzwyczajona od najmłodszych lat do tego, że fortuna kołem się toczy, że bliscy jej ludzie raz są na wozie, raz pod wozem i nie może być pewna swojej przyszłości, łudziła się mimo to, że jest panią swego losu. Teraz uwięziona w wilgotnym lochu zaczęła uświadamiać sobie, że nigdy nią nie była i nie będzie. Jeśli potrzebowała na to kolejnych dowodów, dostarczył ich dzień jej procesu. Pełen entuzjazmu Gardiner w towarzystwie hrabiów Sussexa i Arundela poprowadził tę farsę bardziej godną miana przesłuchania, a właściwie biorąc pod uwagę panujący aktualnie reżim inkwizycji. Żeby zachęcić Elżbietę do składania zeznań, ku wielkiej radości Sussexa i niechęci Arundela, zarządził, by rozprawa odbywała się tuż obok sali tortur. Elżbieta nie będzie nic widziała, wyjaśnił. Usłyszy tylko trochę krzyków. Tym razem na pewno nie straci przytomności. Żaden ze śledczych nie wiedział jednak, że nawet pogrążona w rozpaczy Elżbieta potrafi być nader groźnym przeciwnikiem. Jawna niesprawiedliwość zawsze budziła w niej słuszny gniew, a tego dnia padła ofiarą strasznej niesprawiedliwości. Jedynie odzywające się co jakiś czas krzyki torturowanych osłabiały w niej żelazną wolę walki. Siedziała samotnie po swojej stronie stołu, naprzeciwko trzech śledczych. Wszystko miało na celu upokorzenie jej. Im podano do picia wodę i wino, jej nie. Oni odziani byli w wykwintne barwne stroje. Ona miała na sobie prostą kremową suknię. Za nimi stała cała potęga tronu. Ona nie mogła liczyć na nikogo prócz samej siebie. Zaprzeczasz, że pomagałaś temu zdrajcy Wyattowi, że byłaś wtajemniczona w jego plany? Rozpoczął Gardiner. Tak jest, milordowie, odparła, patrząc mu prosto w oczy. Gardiner parsnął lekceważącym śmiechem i wskazał leżący przed nimi stos listów. Oto adresowane do ciebie listy Wyatta. Oddaje się w nich pod twoje rozkazy. Elżbieta zerknęła na plik papierów. Była pewna, że są podrobione. Jedyny list, jaki otrzymała od Wyatta, został już dawno temu zniszczony. Nie widział go nikt z wyjątkiem Kat i zaufanego posłańca. To prawda, znała dzięki niemu plany Wyatta, lecz żaden z siedzących przed nią mężczyzn nie mógł o tym wiedzieć. Wyatt może i wysłał do mnie jakieś listy, oświadczyła z przekonaniem, lecz ja nigdy żadnego nie dostałam. Gardiner walnął pięścią w stół. Arundel przeciwnie pochylił się i uśmiechnął do Elżbiety. Jego uśmiech różnił się od uśmiechu Johna Gage'a. Był łagodny i pełen autentycznej troski.
Nie musisz się nas obawiać, pani, odezwał się cicho swoim niskim głosem. Nie chcemy cię skrzywdzić. Jeśli w tych oskarżeniach jest choćby ziarno prawdy, wtedy bez względu na to, jak niewinnymi, nieświadomymi kierowałaś się pobudkami, najlepiej będzie, jeśli się przyznasz i zdasz na łaskę królowej. Elżbieta zastanawiała się, do jakiego stopnia Arundel wierzy w to, co mówi. Posłała mu nieśmiały, zakłopotany uśmiech. Ale jak mogę przyznać się do czegoś, czego nie zrobiłam, ani czego nie pragnęłam zrobić, milordzie? Kłamiesz, pani! Gardiner walnął pięścią w stół mocniej niż poprzednio. Sir Thomas przyznał już, ryknął, że wiedziałaś o spisku i brałaś w nim udział. Elżbieta oblała się rumieńcem. Słowa biskupa były niczym policzek. Wyraźnie ugięła się pod ich ciężarem. Nie! Krzyknęła. Nie, to niemożliwe! Gardiner przysunął się do niej tak blisko, że poczuła jego nieświeży oddech. Widzę to po twojej twarzy, pani, mruknął szyderczo, że jesteś winna. Ogarnięta paniką Elżbieta odwróciła się do Sussexa. Ten podniósł brwi i puścił do niej oko w sposób, od którego przeszły ją ciarki. A potem się roześmiał. Arundel skrywał swoje uczucia za maską obojętności. Wiedziała, że w tej chwili wolałby znajdować się setki mil stąd. Wiedziała również, że nie ma to najmniejszego znaczenia. Wykonywał rozkazy królowej. Gdyby jego monarchinią była Elżbieta, zrobiłby to samo dla niej. Gardiner i Sussex ulepieni byli jednak z zupełnie innej kliny. Zdając sobie sprawę, że księżniczka jest na skraju załamania i że dobiegające z sąsiednich lochów krzyki przeszywające jej uszy łamią hart ducha, pierwszy z nich przypuścił kolejny atak. Gardzisz królową, oznajmił, i gardzisz wiarą katolicką. To nieprawda. Oburzenie Elżbiety było autentyczne. Nie miała nic przeciwko katolikom. Raziła ją tylko przesadna zaborczość ich wiary. Wiecie, że uczestniczę we mszy, podjęła, i że udajesz, syknął Sussex. W głębi serca jesteś jeszcze heretyczką. W głębi serca nas nienawidzisz. Elżbieta teraz bliska łez pochyliła głowę. Co takiego mów głośniej. Księżniczka nie zdawała sobie nawet sprawy, że się odezwała. Nie powiedziałam ani słowa, oznajmiła potulnym cichym głosem. Owszem, powiedziałaś. No dobrze, pomyślała, czując, jak z powrotem budzi się w niej wola walki. Powiedziałam, a w każdym razie powinna była powiedzieć. Pytam was, odezwała się z pasją, czy naprawdę musi nas dzielić tak błaha rzecz jak relikwia? Błaha pani? Gardiner był bliski apopleksji. Uważasz ją za błahą? Na policzkach Elżbiety wystąpiły dwie różowe plamy. Owszem, zawołała. Mimo, że zginęła przez nią moja matka, katolicy, protestanci, czyż nie wystarcza, że wierzymy w tego samego Boga? Gardiner kompletnie zapomniał języka w gębie. Zamiast niego odezwał się Arundel. Nie, pani, to nie wystarcza. Powiedział jak zawsze łagodnym tonem, w którym teraz brzmiał jednak wyraźny smutek. Ponieważ prawdziwa jest tylko jedna wiara, ta druga jest herezją. Ostatnie słowo zawisło w powietrzu niczym zatruwający wszystko jad. Trzej mężczyźni skrzywili się z niesmakiem, a księżniczka ponownie upadła na duchu. Nie przyznała się do zdrady, lecz dała do zrozumienia, że jest niewierząca. Gardiner zaczął się nagle uśmiechać i przechylił na bok głowę. Cicho, mruknął. Czy słyszysz pani ten dźwięk? Elżbieta podniosła wzrok i zastygła w bezruchu. Nie, wasza miłość, a teraz słyszę. Gardiner zerwał się na nogi. Teraz słyszysz, prawda? Co to jest? Werbel, odparła Elżbieta przez zaciśnięte wargi. Owszem, złowrogi dźwięk, czyż nie? Powolny i napawający coraz większą grozą odgłos bębnów sprawił, że ciarki przeszły jej po krzyżu. To tylko zwykły werbel, mruknęła. A, Gardiner nie posiadał się z radości. Tutaj się mylisz, pani. To odgłos, jaki towarzyszy heretykom w ich ostatniej podróż do piekła. Chodź, dodał wyciągając do niej rękę. Chodź obejrzeć tę podróż. Elżbieta domyśliła się, czego ma być świadkiem, zanim jeszcze wyprowadzono ją z kazamat. Pora, jaką wybrano na przesłuchanie, nie była przypadkowa. Gardiner był na to zbyt chytry. Okazało się, że ma rację. Strażnicy zaprowadzili ją po schodach na najwyższe piętro dzwonnicy do wąskiego pomieszczenia z dwoma otworami strzelniczymi zamiast okien. Przesłuchując ją, lordowie zostali na dole. Widok, jaki ci zapewniliśmy, panie, odpowiada twojej wysokiej pozycji. Powiedział Gardiner, piskliwie się śmiejąc. Obejrzysz wszystko z wysoka. My natomiast zajmiemy, jak to ująć, miejsca w pierwszym rzędzie. Dodał, po czym zanosząc się znowu piskliwym, prawie wariackim śmiechem, zostawił ją strażnikom. Ku zaskoczeniu Elżbiety, Kat Ashley czekała już na nią w dzwonnicy. Pani, zawołała biegnąc ku niej, co się dzieje?
Dlaczego mnie tu przyprowadzili? Dlaczego dobrze się czujesz, pani? Zapytała, przypominając sobie nagle, dokąd zabrano księżniczkę. Nic mi nie jest. Niestety, niestety... Elżbieta walczyła z grudą żółci, która utkwiła jej w gardle. Niestety nie można tego powiedzieć o ser Tomasie, Kat. Wydaje mi się, że zaraz go stracą. O, moja pani! Zapłakała Kat. Chociaż przerażona, szybko zdała sobie sprawę z tego, co to może oznaczać. Czy to możliwe, że cię... że mnie obciążył? Elżbieta słabo się uśmiechnęła. Nie, obiecał mi, że tego nie zrobi. Nie jest taki perfidny jak ci, którzy pragnęli, by ubarwił prawdę podłymi kłamstwami. Na oczach obserwującego zwierzę dwóch kobiet Sir John Gage przecisnął się przez tłum, który otaczał wzniesiony pośrodku dziedzińca szafot. Za nim maszerowali żołnierze. Kolumnę zamykał Thomas Wyatt, żałosna, powłócząca nogami postać w prostej koszuli. Obok niego szedł olbrzym o gargantuicznych rozmiarach, odziany od stóp do głów czerń i dzierżący w ręku topór. Elżbieta i Kat znajdowały się zbyt daleko, żeby usłyszeć coś poza stłumionym gwarem tłumu. Nie sądziłam, że przyjdzie tylu ludzi, stwierdziła Kat z mieszaniną grozy i obrzydzenia. To takie groteskowe. Elżbieta nie odpowiedziała. Ją także przeraziła liczba widzów. Ludzie przepychali się, walcząc o miejsca, z których najlepiej mogli widzieć egzekucję Sir Thomasa. Było to makabryczne, niesmaczne, lecz również wciągające. Jakaś jej cząstka chciała odsunąć się od wąskiego okna. Inna cząstka nie pozwalała ruszyć się z miejsca. O mój Boże! Na oczach Elżbiety Sir Thomas, zgięty w pół i posiniaczony, z rękoma związanymi na plecach, został bezceremonialnie wciągnięty na szafot. Dopiero teraz zobaczyła siedzących w pierwszym rzędzie widzów Norfolka, Sussexa, Arundela, de la Quadrę oraz odrażającą postać śliniącego się niemal z radości gardinera. Na ich widok przeszedł ją dreszcz. John Gage wszedł tymczasem na szafot i pochylił się nad półprzytomnym Wyattem. W tłumie zaszumiało i ludzie ruszyli do przodu. – Co on mówi? – zawołała Kat. Elżbieta nie wiedziała, ale mogła się tego domyślić. – Chcę chyba, żeby skazaniec złożył ostatnie zeznanie – odparła tonem, który maskował jej lęk. Wyatt jednak nie tylko nie był w stanie złożyć zeznania, ale nawet się poruszyć. Wyraźnie rozgniewany Gage pochylił się ponownie i dźgnął nieszczęśnika w żebra. Głośniej! Wrzasnął jego głos, poszybował wysoko w górę. Elżbieta i Kat zesztywniały ze strachu. Słowa Sir Thomasa, kiedy się w końcu odezwał, również dotarły do ich uszu. Zdobywając się na kolosalny wysiłek, skazaniec zwrócił twarz ku niebu i krzywiąc się z bólu zaczął mówić. Wyznaję przed Bogiem Wszechmogącym, że jestem winien zdrady i że księżniczka Elżbieta... O, Kat! Na wieży Elżbieta przywarła do swojej towarzyszki. Na dole Alvaro de la Quadra i Gardiner uśmiechnęli się szyderczo. Że księżniczka Elżbieta, dokończył Wyatt, o niczym nie wiedziała. Jest niewinna. Wrzawa umilkła. Na dziedzińcu zapadła głęboka cisza. Przerwał ją dopiero pojedynczy odważny widz, który zaczął bić brawo. Przez chwilę słychać było samotne klaskania, potem tłum powoli zafalował i do braw dołączyli się inni. Po bezradnej furii Johna Gage'a oklaski przeszły w ogłuszający ryk, a potem ktoś zawołał głośno. Niech Bóg chroni naszą Elżbietę. Pod księżniczką o mało nie ugięły się nogi. O, Kat! Jęknęła. Trzymaj mnie! Z oczu pociekły jej łzy. Łzy szczęścia i ulgi po długich miesiącach poniewierki, a także łzy smutku, ponieważ nie było już teraz ratunku dla Sir Thomasa. Na dole czerwony jak burak Sir John pochylił się ponownie nad więźniem. Niech cię wszyscy diabli, obyś zgnił w piekle! Wrzasnął, bijąc całej siły bezbronnego. Lecz tych kilka słów do reszty wyczerpało Sir Thomasa. Powoli tracił przytomność. Prawie nie poczuł uderzenia. Nie słyszał też gardinera, który wylał na jego głowę kubeł inwektyw. Więzień jest zdrajcą, krzyczał biskup. Zdrajcą i kłamcą. Sam podpisał na siebie wyrok śmierci. Nikt go nie słuchał. Siedzący obok niego Arundel odwrócił się do Norfolka. Nareszcie dowiedzieliśmy się prawdy, stwierdził z westchnieniem. Dzięki niech będą najwyższemu. Norfolk nie podzielał jego entuzjazmu. Wiedział, że to jemu przypadnie w udziale powiadomienie królowej, iż wszystkie ich starania wzięły w łeb. Kłamstwo bardziej by nam się przydało, warknął. Na szafocie Gage stracił do reszty cierpliwość. Pragnął teraz jedynie zakończyć tę żałosną historię i odebrać życie skazańcowi, który przysporzył mu tylu problemów, a na koniec takiego wstydu. Dał znak żołnierzom, by położyli głowę Sir Thomasa na katowskim pniu. Elżbieta miała wrażenie, że finał całej tej ponurej ceremonii odbywa się w zwolnionym tempie. Niczym skamieniała, wpatrywała się w straszliwe tableau
Na dole, nie zdając sobie sprawy, iż ściskany w dłoni medalion Roberta Dudleya kaleczy ją do krwi. Kat jęknęła cicho, gdy ksiądz podniósł krzyż i odmówił płacinie modlitwę. A potem w powietrzu rozległ się ponownie złowieszczy odgłos bębnów, a Kat ukląkł obok Wyatta, żeby prosić o wybaczenie. Najwyraźniej skazaniec miał w sobie dość życia, żeby go udzielić. Kat wyprostował się i sięgnął po swój topór. Sir Thomas jednak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tnij celnie, Kacie! Ryknął nagle ku konsternacji wszystkich obecnych. Elżbieta zakryła rękoma usta, kiedy topór zatoczył gigantyczny łuk i z przyprawiającym omdłości łupnięciem zetknął się z kością i katowskim pniem. Potężny strumień krwi trysnął z szyi Sir Thomasa prosto na buty dostojnego księcia Norfolka. Tłum cofnął się przerażony. Nie chodziło o krew, lecz o ciało, z którego trysnęła. Głowa Sir Thomasa w dalszym ciągu trzymała się karku. Jeszcze raz, głupcze! Wrzasnął Gage. W tej samej chwili głowa konającego poruszyła się. Jego usta się otworzyły i zamknęły, a oczy, okna, przez które dusza ulatuje z ciała, spoczęły na Sir Johnie. Kat Ashley odwróciła się od okna i gwałtownie zwymiotowała. Elżbieta stała jednak dalej w miejscu, dopóki topór nie opadł po raz drugi. Dopóki z szyi skazańca nie trysnęła kolejna fontanna krwi, a jego głowa nie potoczyła się nieporadnie groteskowo po szafocie. W tłumie rozległy się triumfalne okrzyki. Stało się to, na co czekali. Egzekucja dobiegła końca. Elżbieta nie czuła nic. Żadnej rozpaczy, żadnego wstrętu. Nie bała się nawet o siebie, ani o Roberta Dudleya. W jej odrętwiałym mózgu kołatała się tylko jedna luźna myśl, że w przeciwieństwie do jej matki, biedny Sir Thomas Wyatt musiał mieć naprawdę gruby kark. Nie powstrzymało to jednak Kata. I wiedziała, że nic nie powstrzyma ogarniętej histeryczną żądzą zemsty Marii przed zgotowaniem jej tego samego losu.